Witam w drugiej części budowy retrokomputera na bazie płyty Biostar przysłanej przez widza. Ponieważ posiadam już wszystkie niezbędne części do odpalenia całości, pora poskładać wszystko do kupy. Obudowa już wyczyszczona, także teraz mogę się wziąć za montaż blaszki od portów. Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, będę musiał wykonać w tym celu dwa otwory mocujące. Z tej strony nie wygląda to za pięknie, trzeba będzie przypiłować te wióry. Myślę, że te dwie śrubki powinny wystarczyć, resztę dociśnie płyta główna. Śrubki trochę za długie, ale nie powinny przeszkadzać w montażu reszty elementów. Wygląda na to, że płyta idealnie pasuje do maskownicy, nie ma żadnych rewelacji. Najbardziej wkurwiającym momentem w trakcie składania lub rozkręcania kompów starego typu są niedopasowane śrubki mocujące płytę do obudowy. Spotkałem się już nawet z takimi przypadkami, że w trakcie wykręcania nagle cały kołek mocujący zaczynał się kręcić razem ze śrubką, tym samym drążąc dziurę w płycie głównej. Powodem tego oczywiście były śrubki z nieprawidłowym gwintem wkręcane na chama. Dlatego przy skręcaniu zawsze staram się, aby śrubki idealnie pasowały do kołków również długością. W tej obudowie panel przedni trzyma się na zatrzaskach, co jest dużym udogodnieniem. Na szczęście żaden nie jest ułamany. Z powodu braku wyjść na porty USB i audio na płycie głównej, kable muszę schować w bocznej kieszeni obudowy. Kabelki zasilania resetu i diod podłączę zgodnie z oznaczeniami na płycie. Złącze IDE z oznaczeniem primary zostawiam dla dysku twardego, pod czarne podłączę napęd DVD. Natomiast ostatnie to oczywiście stacja dyskietek. Sercem mojego retrokomputerka będzie Pentium 3, tak zwany Katmai o taktowaniu 450 MHz, zakupiony tym razem na aukcji z eBaya za jedyne 20 zł. Chociaż portal nie cieszy się w naszym kraju dużym powodzeniem, czasami można na nim upolować takie perełki. Jestem także ciekaw, czy płyta obsłuży Pentium 3, bo jak już wiecie z poprzedniego odcinka, w manualu jest tylko wzmianka o Pentium 2. Natomiast procesor, który trzymam w ręku, również jest na slot 1. W jego obudowie brakuje jedynie chyba osłonki, ale to nie powinno przeszkadzać w jego użytkowaniu. Szczerze przyznam, że jeszcze nie miałem przyjemności montowania procka do slotu 1. Tutaj też trochę posiłkowałem się manualem. Ale jak widać, nie jest to trudna rzecz, podobnie jak z montażem karty graficznej. W jednym z komentarzy pod poprzednim filmikiem ktoś zasugerował, aby w slocie pamięci umieścić pamięć firmy HP. Posiada ona 256 MB, czyli razem będzie 384 MB.
Na kolejnej aukcji tego samego sprzedawcy udało mi się zakupić kolejnego GeForce'a za symboliczną złotówkę. Myślę, że 32 MB będzie w zupełności wystarczyło do retro gier. Wystający wiatraczek będzie przeszkadzał w zamontowaniu karty w tym złączu PCI, ale do wykorzystania pozostają jeszcze 3. Ponieważ z tyłu obudowy zostały wyjęte prawie wszystkie zaślepki kart rozszerzeń, postanowiłem niektóre zakryć ledziami od portów COM. Ponieważ jeszcze nie mam karty dźwiękowej, i dwa miejsca na PCI i ESA zostawię wolne. Jako dysk zastosuję tutaj kartę Compact Flash o pojemności 4 GB z przejściówką. Na karcie jest już zainstalowany Windows 98. Całość prezentuję z kawałkiem zasilacza, ponieważ po włożeniu wtyczki zasilającej za cholerę nie mogę jej wyjąć. Do zasilania jednostki użyję 250-watowego Dell'a. Taka moc powinna w zupełności wystarczyć, ale na początek sprawdzę, czy w ogóle się tutaj zmieści. Płyta główna przeszkadza trochę w montażu, jednak udało mi się go delikatnie wcisnąć. Zobaczę, czy uda się przeprowadzić kable pod tymi taśmami. Nie za bardzo mi się chce je wyciągać i znowu wkładać. Będzie trochę trudno teraz zamontować przejściówkę z kartą. No, na szczęście udało się jakoś wcisnąć dziada. I teraz z górki zasilanie płyty. Stacja dyskietek i napęd DVD. Właściwie, żeby było bardziej retro, powinien być CD, ale na złość pozostały mi tylko nagrywarki i DVD. No i pozostało jeszcze przykręcić zasilacz do obudowy. A tak już całość przedstawia się z tyłu. Wszystkie elementy niezbędne do odpalenia kompa zainstalowane, tak więc ruszamy z koksem. Kolejny sukces, sprzęcior odpalił bezproblemowo. Za chwileczkę wejdę do Windowsa. Rozruch z karty jest nieporównywalnie szybszy niż z dysku, dlatego dziękuję za podsunięcie tego pomysłu pod filmikiem z Siemensem. Po systemie będę się poruszał za pomocą klawiatury, ponieważ cierpię na brak myszki na PS2. To już ostatni chyba komunikat. No i super, mam tutaj zainstalowanego Quake'a, tak więc sprawdźmy, jak sprzęcior sobie poradzi.
Bez myszki będzie trochę do dupy, no ale co zrobić? Ale powiem wam, że retro klimacik jest, komp będzie super do takich gier. Może ktoś z widzów podsunie jakieś fajne tytuły, w które będzie można na nim zagrać. Quake wiadomo, klasyka. Na dysku znajduje się również fajny programik Cysoft Sandra, za pomocą którego możemy sobie przejrzeć wszystkie informacje o podzespołach kompa. Jest tu opisane praktycznie wszystko, jeśli chodzi o płytę główną, dysk twardy, BIOS, pamięć, kartę graficzną itp. itd. Do skompletowania kompa została jeszcze tylko karta dźwiękowa, monitor, mysz, no i będzie to w pełni funkcjonalny sprzęcior. Zapomniałbym jeszcze sprawdzić dwóch elementów, a mianowicie napędu DVD i stacji dyskietek. Tutaj zaskoczenie, ponieważ często tak bywa, że napęd DVD się nie wysuwa, a tutaj działa bez problemu. Pamiętacie te małe ustrojstwa? Tak jest, dyskietka 3,5 cala. Dawno temu takie coś towarzyszyło prawie na każdym kroku pracy z komputerem. Teraz już dawno zapomniane i nieużywane mieściły na sobie 1,44 MB danych. Dzisiaj jest to po prostu śmieszna ilość. Ostatnio znalazłem w domowych archiwach jedną ze sterownikami do jakiejś myszy, także z jej pomocą będę mógł sprawdzić, czy stacja dyskietek jeszcze działa. Jak widać, w dobrej formie. Z serii składania retrokomputera do gier będzie jeszcze jeden odcinek. W nim zamontuję kartę dźwiękową i może dołoży się coś jeszcze. Ogólnie z projektu jestem bardzo zadowolony, w szczególności, że wszystko działa zgodnie z planem. No i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!